Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy rodzice przynieśli dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wróciła do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. W dzisiejszej dobrej nowinie wyróżniłbym szczególnie dwa wątki. Pierwszym z nich jest obecność starszych osób w naszych rodzinnych domach. Anna z dzisiejszej Ewangelii jest przedstawicielką wszystkich naszych dziadków i babć, tego ogromnego skarbu, jaki mamy w naszych domach. Anna nazywana jest prorokinią. Prorokiem jest każdy, kto wsłuchuje się w głos Boga i jest Jemu posłuszny. Bóg wtedy przemawia poprzez życie proroka lub jego słowa do innych ludzi. Czyż nie jest to także zadanie naszych seniorów? Swoim doświadczeniem, swoim zanurzeniem w mądrości Bożej powinni oni dzielić się z młodszym pokoleniem. Pozwólmy naszym dziadkom brać wnuki i prawnuki na swoje ręce, błogosławić i wielbić Boga. I to drugi aspekt, który chciałbym poddać pod waszą medytację. Z naszych ust wychodzą różne słowa. Czy mamy świadomość, że każde słowo ma moc kreowania rzeczywistości? Jeśli wypowiadam się źle o innych ludziach, w tym także o moich bliskich, na przykład o dzieciach, to moje słowo ma władzę i moc kształtowania tych osób wedle tego mojego słowa. Nie wolno nigdy wobec nikogo, a tym bardziej wobec małego, bezbronnego dziecka, mówić, że jest głupie, niedorozwinięte, czy nawet, że jest leniwe lub nieposłuszne. Drugi człowiek nabiera takich cech, jakimi go określamy. Błogosławmy ludzi, a nie ich przeklinajmy. Tak właśnie nauczał Jezus. Błogosławił zawsze i każdego. I także nam polecił błogosławić i dobrze życzyć nawet naszym nieprzyjaciołom. Mówmy o ludziach dobre rzeczy, a zauważymy, że oni zaczynają się zmieniać na lepsze. Tak właśnie działa potęga słowa.